W listopadzie rozpoczęła się akcja charytatywna. Zbierane są pieniądze dla 6-letniej Marysi. Niezastąpiony pierwszy zespół szkół po raz trzeci włącza się do tej akcji charytatywnej. Tym razem organizując, tak jak i zresztą poprzednimi laty, turniej piłki halowej. Ile drużyn się zgłosiło w tym roku? W tym roku zgłosiło się 18 drużyn, w tym dwie drużyny dziewcząt, 16 chłopców. Chłopcy są podzieleni na dwie grupy po 8 drużyn. Grają systemem każdy z każdym w grupie. Następnie dwie drużyny wychodzą, dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Dziewczęta natomiast rozegrały taki krótki dwumecz. Były to dziewczęta z pierwszego zespołu szkół i z liceum Tomasza Zana. No już rywalizacja się zakończyła, wygrały dziewczęta ze Staszica. To jest więcej drużyn niż w poprzednich latach, czy mniej więcej ta liczba drużyn jest na tym samym poziomie? Rośnie, zainteresowanie co roku jest duże. W tym roku nawet mogły się zgłosić jeszcze kolejne drużyny, ale ze względów organizacyjnych już limit, że tak powiem, lista została zamknięta, także z roku na rok chętnych do pomagania jest coraz więcej, co bardzo, nie ukrywam, cieszy. Zbiórka pieniędzy polega między innymi na tym, że drużyny, które zapisały się do turnieju, wpłaciły wpisowe. A czy poza tym wpisowym są jeszcze jakieś inne formy zbierania pieniędzy? Oczywiście, tak. Wpisowe drużyny wpłacały w kwocie 30 zł. Tutaj na sali jest jeszcze, można zakupić ciasto, sałatki, różnego rodzaju kawy, napoje. Za symboliczną złotówkę również można wspomóc. Ale również chodzą dziewczęta, uczennice Staszica, sprzedają takie piernikowe cegiełki o kwocie 10 zł. Każdy, kto zakupi taką cegiełkę, bierze udział w losowaniu, w którym można na koniec wygrać koszulkę Marcina Warcholaka z podpisami całej drużyny, koszulkę Kamila Sylwestrzaka, również z podpisami całej drużyny oraz podwójne zaproszenie na mecz Chrobry Głogów, Ruch Chorzów. Zaangażowani w to są również nauczyciele, bo oczywiście trzeba sędziować, ale muszę zapytać o to, czy trzeba jakąś specjalną taktykę obrać, żeby wygrać taki turniej? Mecze są krótkie, bo tylko 5 minut, także czasami decyduje przypadek, czasami szczęście, no a czasami no, wygrywają umiejętności, także trzeba być skoncentrowanym przez cały ten czas i rywalizować, zdobywać punkty. Dwie najlepsze drużyny wychodzą, a później wiadomo, jak to w fazie pucharowej, różne czynniki już decydują, trochę szczęścia, a szczęście sprzyja lepszym, jak wiemy. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.